zostały położone, ale gdzieś jeszcze brakuje dróg, brakuje ciągle chodników, prawda, i tak dalej, i tak dalej, czyli czegoś, co jest w zasadzie elementarzem tej infrastruktury. I proponowaliśmy wtedy, żeby dla każdego z takich osiedli przygotować 3-letni projekt uzupełnienia tej infrastruktury. Dlaczego 3-letni? Dlatego, że wtedy on jest bardzo łatwo rozliczalny, że tak powiem. On nie przenosi zadań na innych, on nie przenosi zadań z jednej kadencji na drugą. Dzisiaj mówimy, zaczynamy, ustalamy taki program i mamy 3 lata na to, żeby go zrealizować po to, żeby jeszcze przed następnymi wyborami z tych zadań i z tego programu można było każdą władzę rozliczyć. I oczywiście dalej to pozostaje w naszym programie. A tu chciałbym Państwu, bo powiecie, to dialogu, jesteśmy w dzielnicy, która została włączona do miasta kilkadziesiąt lat temu i która ciągle jeszcze tych elementów infrastruktury nie posiada. Ja jestem rowerzystą, dużo jeżdżę rowerem, nawet bardzo dużo. No i ostatnio miałem okazję przejechać się po obrzeżach miasta, na terenie nie miasta, ale gminy. I w jednym miejscu doznałem prawdziwego szoku. To znaczy wjechałem nagle w środku lasu na dukt leśny, który jeszcze 3 lata temu był duktem leśnym. Być może znają Państwo ten przypadek, jak kiedyś na tym leśnym dukcie wydano, pewna firma budująca drogi w Grudziądzu wydała cały kawał asfaltu. No i kiedy podniosła się wrzawa, to stwierdzono, że w zasadzie to był asfalt, który się nie udał i nie wiedzieli, co z nim zrobić, położyli ten asfalt tam w tym lesie. Tak się złożyło, że akurat do domu, czy w kierunku domu jednego z wiceprezydentów Grudziądza. Pojechałem, byłem tam kilka dni temu i proszę Państwa, doznałem szoku. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak powinny wyglądać drogi przez las, to macie tu możliwość zobaczenia. Pełnostandardowa droga z potężną warstwą asfaltu, z kilkoma warstwami asfaltu, doskonale odwodniona, prawda, i tak dalej, biegnąca środkiem lasu. Co więcej, mimo że po tej drodze nie jeździ dotąd żaden autobus, to dziwnym trafem tam są już potężne, wielkie zatoki autobusowe, których nie uświadczysz w naszym mieście, z szerokimi chodnikami, chociaż na przebiegu tej drogi jest zaledwie kilka domów. I proszę Państwa, oczywiście no, fajnie, że to powstaje. Tak, powstaje na terenie gminy. I ja proponuję, żebyśmy tego typu drogi, tak infrastrukturę o takich parametrach pobudowali we wszystkich tych dzielnicach Grudziądza, które nie mogą się takiego standardu dróg doczekać od 40 lat. Proponuję, żeby wszędzie tak to wyglądało. I na Dębowej, prawda, i na każdej innej ulicy w naszym mieście. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo ważne są sprawy naszego Grudziądza, ale uważam, że dla mieszkańców ważniejsze są sprawy naszego osiedla. I proponuję, aby zabierając głos w dyskusji, poruszać sprawy, które utrudniają nam życie, nadmieniam, że nasze osiedle, jak żadne inne, ma bardzo dużo problemów do rozwiązania. Zapoznajmy więc naszego kandydata z tymi problemami i zobaczmy, które z nich nowy prezydent zobowiąże się rozwiązać. Proszę o zabieranie głosu w dyskusji. Pana prezydenta, 2 kadencje pana działał w Grudziądzu i jakimś dziwnym prawem następna kadencja ma przynieść
ten dobrobyt, miejsca pracy w Grudziądzu. Co się stało? Czy pan ma w Warszawie jakieś wejścia, żeby uzyskać dotację do jakiegoś zakładu rzędu chociaż 20 tysięcy do stanowiska? Następna sprawa. Pana kolega Niesiołowski z partii prawnej ZKR walczy o to, żebyśmy by je zdali. Nie tak dawno to powiedział w telewizji. Pan się poparł bardzo. Kolega z panem kolegi, tak. Niesiołowski. No chyba pan broni Boże, to jest kolega Donalda Tuska. Panie Państwo, Niesiołowski był ZKR-nie. No chwileczkę, to proszę przeczytać, czy się dowiedzieć, jak ZKR się przeistoczył w sobie. Dalsza sprawa. Nasze własne desolanki, wiadomo, Ciechocinek, uzdrowisko pada, Inowrocław pada, Wieniec pod... No jak nie pada? Jak nie pada, panie profesorze? Co dobrze pada. A proszę jechać do zakopanego się spytać. Dobrze, proszę, proszę, dobrze. Tak, będziemy rozmawiać, ta sprawa na Szczepanowie, a nie o Zajmiecińcy pan jest. Ja jestem tutaj z osiedla z Duszowy. Moje nazwisko Rybuska, ale rozmawiamy. I następna sprawa, chwilę, czy pani nie przeszkadza? Ja jest bardzo istotne, bo ja mam dzieci. Czyli pan nie pana mi wydaje. Proszę. No i teraz ja mam te pytanie, co się stało? Jakim cudem pan chce uzdrowić ten nasz Grudziądz? Panie kiedyś za komuny, jak pan pamięta, każda knajpka była oblegana od godziny 14. Dzisiaj pan pokaże taki lokal, a druga prawda, niech pan pokaże lokal z Dancingiem. To się może zabawić z naszych dzieci, bo my już tam ciągle, tak? Ja myślę, że to są pytania. To są tak, to nie ja teraz nie pan. Nie, 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 konkretnie, co pan w tej chwili chce zrobić? No to ten pan odpowie, ale niech pan mówi. Dobrze, ja już, proszę państwa, no muszę się odnieść do paru rzeczy ewidentnie nieprawdziwych, które pan podał. Po pierwsze, jeżeli chodzi o możliwości czy perspektywy związane z naszymi solankami. Proszę pana, wszyscy, którzy dysponują czymś takim, czym my dysponujemy, to w ciągu ostatnich 8 lat jest kilka miejsc w Polsce takich, które zrobiły na tym doskonały biznes. Mówienie o tym, ja sądzę, że na przykład gdyby pan naprawdę przejechał się do Inowrocławia i zobaczył, jak w tym mieście w ciągu kilku ostatnich lat wykorzystuje się ten potencjał, który tkwi w solankach, to nie opowiadałby pan tutaj tego typu nieprawd. Tak samo proszę zobaczyć, jak dzisiaj wygląda Ciechocinek, jak coś tam dzieje i tak dalej. Proszę jechać do Uniejowa i zobaczyć, jak żyją. No dobrze, więc niech pan nie opowiada tego typu kłamstw, to jest po prostu nieprawda. Natomiast odpowiadam na krótko na pytanie tak, proszę państwa, każda z moich kadencji, i ta z 90. lat, i ta z 2006, była kadencją inną. Były to kadencje bardzo trudne. Proszę pamiętać, że w 2002 roku obejmowałem Grudziądz z poziomem bezrobocia na poziomie 34%. 34% wynosiło bezrobocie w 2002 roku. W roku 2006 wynosiło 20,6%. Nadal było wysokie, ale powiem państwu jedno. I na to są dowody w normalnych statystykach Urzędu Pracy. Otóż, proszę państwa, pewnie, że bezrobocie w Grudziądzu jest też zależne od tego, co się dzieje w Polsce. Ale to, co jest charakterystyczne dla lat 2002-2006, jak w Polsce bezrobocie spadało, to w Grudziądzu wtedy spadało dwa razy szybciej. A jak w Polsce bezrobocie rosło, to w Grudziądzu rosło dwa razy wolniej. W ostatnich 8 latach te tendencje są dokładnie odwrotne. I to tyle. Natomiast jeżeli chodzi, no z czym zupełnie nie prawdopodobnym, jest, co mnie głęboko obraża, żeby no, największego, no nie chciałbym używać mocnych słów, ale największego, no, jak to nazwać? Trudno nie użyć brzydkiego słowa. Szkodnika polskiej polityki, najbardziej nieokrzesanego i niewychowanego posła, jaki w Polsce istnieje, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej i kolegą Donalda Tuska i
pani Ewy Kopacz, żeby nazwać go moim przyjacielem. Ja nigdy z tym człowiekiem nie miałem nic wspólnego. I to chciałbym, żeby pan o tym wiedział. Proszę. Może mnie częściowo znają, może nie. Jestem radną, ale ja myślę, że nie przyszliśmy tutaj po to, żeby atakować pana, naszego kandydata na prezydenta, a raczej porozmawiać. I chcę powiedzieć tylko z racji tej, że no jestem właśnie w obecnej kadencji w Radzie. Najbliższe są mnie sprawy tego osiedla i mieszkańców, ale jednocześnie interesuje mnie cały Grudziądz. I tutaj to, o czym pan prezydent powiedział na początku, te rady osiedlowe. Ja byłam niesamowitą zwolenniczką, inicjatorką właśnie, to pierwsza interpelacja moja dotyczyła właśnie powołania rad osiedlowych. Uważam, że jest tyle mądrych osób i tyle osób, które mają pomysły, którzy mają jakąś inicjatywę, ale musi to być jakoś usankcjonowane. Trzeba wyjść z inicjatywą i prezydent, czy powiedzmy władza aktualna, musi tym ludziom stworzyć warunki, żeby taką inicjatywę podtrzymać i ją dać jej jakieś szanse. No to zostało niestety ucięte, tak jak wiele rzeczy. Składałam kilkanaście interpelacji, dziesiątki wniosków, pytań zadawałam i tak dalej. Gdyby ktoś z państwa chciał konkretnie wiedzieć, co robiłam w Radzie, to też jestem do dyspozycji. Ale to nie o to chodzi. Tylko chciałam powiedzieć tak, jeżeli my będziemy teraz nawzajem sobie wytykać, oskarżać, to znaczy nie nawzajem, tylko tu atakować pana kandydata, to z tego nic nie wyjdzie. Po prostu musimy jakoś zaufać. I ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że głos opozycji był głosem wołającego na puszczę. Zresztą ja też o tym mówiłam wielokrotnie podczas spotkań, że byliśmy zdecydowanie mniejszości. Jeżeli jest piątka, bo 26 osób w Radzie, no to niewiele jesteśmy zrobić poza po prostu, no tutaj może jest to taki głos i iść jednym frontem. I wtedy... Ale trzeba mieć program. Proszę, ale to program będzie ogłoszany. Ja wam powiem. No więc ja miałam radę. Ale mamy teraz panią słuchać, proszę panią. Nie, ja chciałem zadać panu. Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, żebyśmy się swoją Więc ja powiedziałam, że jeżeli jesteście państwo zainteresowani, co ja robiłam, proszę bardzo, nie chcę zajmować głosu. Proszę, nie atakujmy, nie bądźmy agresywni. Nie rozmawiajmy właśnie w tych sprawach. Mówię, że niewiele rzeczy można zrobić. Ma pan rację, że tutaj to osiedle jest tak trochę zaniedbane pod względem infrastruktury. Firma gazownicza robi swoje, czyli właśnie sieć gazowniczą, wodociągi robią swoje, ale jedną z przyczyn częściowego zaniedbania była realizacja między innymi uchwały Rady Miasta w tym czasie, jak pan był prezydentem, gdzie likwidacji miały ulegać zbiorniki bezodpływowe, pokrycia dachowe z niebezpiecznych materiałów i uchwała w tym czasie, jak pan był prezydentem, różnicowała mieszkańców, czy ktoś ma wysokie dochody, czy niskie. A urzędnicy o tym nie informowali, mimo że pracują kilkanaście lat, bo nie było wymiany. Więc szedł jeden mieszkaniec, dokonywał inwestycji i w Urzędzie Miasta się potem dowiadywał, że on nie dostanie zwrotu. Dopiero następna uchwała wyrównała to wszystko. Bez względu na dochody, za te inwestycje mieszkańcy dostawali częściowy zwrot. W takim czy innym procencie. Wcześniej mówię, w tym czasie, jak pan był prezydentem, ta uchwała była przyjęta. Niech pani nie kiwa głową, bo wiem, to akurat było realizowane w 2007, a uchwała miasta była z 2005. Teraz sprawa następna. Panie Wiśniewski, pan ma wyższe wykształcenie humanistyczne, tak? Nie tylko. Nie tylko. Poczta pantoflowa, bo mówi pan tutaj o bezrobociu, jest najlepszym nośnikiem informacji. Bezrobocie głównie tyczy młodych. Czy za moralne uważa pan zajmowanie miejsca młodemu człowiekowi na jakimś tam czy kursie, czy zajęciach, czy przekwalifikowaniu?
proszę pana, bo pan brał udział w kursie na prawo jazdy kategorii C z funduszy Powiatowego Urzędu Pracy, a młodemu człowiekowi odmówiono tej możliwości. Tak proszę pana. Tak proszę pana. Pan już w pierwszym pytaniu opowiada rzeczy, które są nieprawdziwe, uchwały o likwidacji pokryć etapowych tekstów. Proszę? Ale również geofatyzacji, ale również tych opłat z tytułu likwidacji pokryć etapowych. I teraz głosi pan kolejną nieprawdę. Polegającą między innymi na tym, że na tym kursie, tak, który wziąłem, też to jestem tutaj, nie wstydzę się tego, chciałem rzeczywiście mieć te kwalifikacje. Widocznie spełniałem warunki do tego, żeby je mieć. Natomiast na tym kursie nie było pełnej obsady. Dlatego tak, że nie było wystarczającej ilości chętnych. I taka jest prawda. Chętnych czy takich, którzy spełnialiby warunki, żeby w tym kursie uczestniczyć. I prosiłbym, żeby tego typu kłamstw tu publicznie nie głosił. Co pan sądzi, że jak pan powie, to potem bez względu na to, co ja powiem, to i tak w ludzkiej pamięci coś dostanie. Nie, to nie jest kłamstwo. Ja panu przeprowadzić młodego człowieka, który spełniał kwalifikacje, warunki i urzędnik w Urzędzie Pracy powiedział, nie ma miejsca. Widocznie nie spełniał, ponieważ na tym kursie było 10 miejsc, które nie zostały wykorzystane z powodu braku chęci. I tak było. Wie pan co? Naprawdę żałuję. Bardzo dobrze. Wie pan co? W stosunku do obydwu panów cisną się na usta słowa pewnej piosenki. Może zanim zacytuję, to powiem, panowie, dajcie szansę ludziom młodszym, nie będę śmiał, nie zacytuję, ale to już było i niech nie wróci więcej. Niech o tym zdecydują mieszkańcy Grudziądza. Dokładnie. Niech o tym zdecydują mieszkańcy od listopada. Dziękuję. Proszę bardzo. Wróćmy może na chwilę do spraw związanych z dalszym osiedlem. Proszę bardzo. Ponad 15 lat mieszkańców tego osiedla. Chciałam zauważyć, że przez te 15 lat poza częścią skanalizowania tego osiedla nie było żadnej inwestycji. Proszę sobie wyobrazić, do pana kandydata prezydenta składam takie zapytanie. Czy pomoże nam pan przywrócić linię numer 3, która kiedyś była linią autobusową, która kiedyś dobiegała do pętli autobusowej, a w tej chwili tylko wybrane autobusy. Nie wszyscy mieszkańcy mogą dojechać na czas do pracy, więc organizują sobie dojazd prywatnymi samochodami albo muszą przejść z ulicy Dębowej poprzez te boczne ulice do ulicy Paderewskiego, żeby dalej dostać się do miasta. W tej chwili, kiedy warunki atmosferyczne zmieniają się na coraz gorsze, młodzież wracająca popołudniami ze szkoły musi iść pieszo blisko 2 km z ulicy Paderewskiego do ulicy Dębowej lub dojeżdżając do Świerkocina iść w stronę ulicy Dębowej. Bo część autobusów stoi na dworcu, bo tam ma już koniec trasy. A mogłaby spokojnie dojechać do pętli na ulicy Dębowej i wrócić z powrotem do miasta, jadąc przez wszystkie przystanki. Następnie chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że ulice boczne typu Brzozowa, Wierzchowa, Akacjowa kiedyś były, ja rozumiem, było bardzo mało domostw. W tej chwili bardzo dużo przybywa mieszkańców domostw i ci ludzie mają problemy z dojazdem, z dojściem, kiedy warunki na drodze zmieniają się, bo jest błoto, bo jest kałuża. Żeby chociaż jedną lub dwie drogi pomógł nam pan w przyszłości utwardzić. Następnie zastanawialiśmy się, żeby zrobić bezpieczną drogę na dojście do szkoły i do kaplicy, bo od ponad roku mamy kaplicę na naszym osiedlu
jeżeli idziemy drogą dębową, bo główne ulice z tamtej strony, no niestety trzeba przejść ulicą dębową poprzez te boczne ulice, żeby dojść do szkoły tutaj, do czwórki, jak również do kaplicy. Ludzie no, narażają się na niebezpieczeństwo ze strony jadących pojazdów, a prędkość niekiedy bywa naprawdę zawrotna tych jadących pojazdów. Chcieliśmy tutaj, przyznam się szczerze, że oświetlić tę drogę dębową i zrobić niezależnie chodnik mały, tylko takiej metrowej szerokości, żeby dzieci bezpiecznie, samodzielnie mogły dojść do szkoły. Było już tu kilka przypadków takich, że dziecko zostało poszkodzone lub uszkodzone przez jadący pojazd, zaczepione lusterkiem na przykład. No, nikt nie myśli o naszym osiedlu. Czujemy się zapomniani. Przez te 15 lat, jak tu mieszkam, nic kompletnie się nie wydarzyło. Wszystkie osiedla, jak tak mnie się wydaje przez moją analizę, posiadają małe orliki lub namiasty jakichś boisk. Nasze osiedle nie posiada takiego boiska, nie posiada takiego miejsca, gdzie młodzież mogłaby latem spotkać się, pograć w siatkówkę czy w piłkę nożną. Tutaj pani dyrektor czasami pozwoli im wejść, ale to jest za małe boisko i też jest no, szkoła teren zamknięty. I nie mam więcej punktów. Dobrze, może dwa słowa. Komunikacja miejska ma być odpowiedzią miasta na zapotrzebowanie mieszkańców. Od jakiegoś czasu, od wielu lat, to co obserwuję, to jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem tego, z kilku powodów. Jak patrzę na zupełnie idiotyczny spór i robienie sobie na złość przez miasto i przez gminę. Bo wiele wsi, wiele miejscowości, które nawet nie należą do miasta, ale należą do gminy, no ewidentnie widzę, że praktyka, którą miasto stosuje, to jest typowe robienie na złość. I czasami odnoszę wrażenie, że trochę podobnie jest też z mieszkańcami. Rzeczywiście nie widzę powodów, dla których nie miałyby te autobusy jeździć do Pętli na ulicy Dębowej. Dlaczego się tak nie dzieje, nie wiem. Zapewniam o jednym, że komunikacja miejska, jej funkcjonowanie, jej koszty to jest jedna z pierwszych rzeczy, które zostaną poddane analizie. Z jednego zasadniczego powodu, proszę Państwa. Choćby dlatego, że w mojej ocenie i w ocenach ludzi i tak dalej, ta komunikacja miejska od roku 2006 podrożała w Grudziądzu dla miasta, nie dla mieszkańców, chociaż tu również dwukrotnie podnoszono ceny biletów, ona podrożała, jej koszt wzrósł 2,5 razy. To jest coś niezrozumiałego. Ani tych linii nie przybyło tyle. Często ich mieszkańcy są bardziej niezadowoleni niż kiedyś z układu tych kursów. A koszt, jaki miasto ponosi, jest 2,5 raza większy niż był w roku 2006. Co to oznacza? Ja już kiedyś to gdzieś mówiłem, że proszę Państwa, gdybym ja w 2006 roku do komunikacji miejskiej pompował z podatków takie pieniądze, jak są pompowane dzisiaj, to nie potrzebowałbym pieniędzy za bilety od mieszkańców. Czyli mieszkańcy mogliby jeździć za darmo. Dlaczego się tak dzieje? Tego nie rozumiem. I temu przede wszystkim trzeba się przyjrzeć. Także tutaj, jeżeli mogę o to powiedzieć, to nie to jest pewne. Kursy autobusów, funkcjonowanie komunikacji musi być dostosowane do tego, czego oczekują i czego życzą sobie mieszkańcy. Natomiast jeżeli chodzi o uruchomienie infrastruktury, proszę Państwa, myślę, że ta akurat dzielnica, ona już nie jest na etapie takiej pierwotnej rozbudowy czy urbanizacji, która by na przykład sprawiała, że pewnych inwestycji się nie robi, no bo wiadomo, jeszcze się będzie to kopało, tam kłamło, prawda, i tak dalej. Tak naprawdę dla tej dzielnicy ten etap został zakończony i najwyższy czas, żeby tu wszystkie ulice, gdzie mieszkają ludzie, gdzie się budują
budujecie sobie domy, zyskały status i standard, jaki przysługuje miejskim ulicom. A więc ulice, chodniki, tam gdzie jeździ komunikacja, zatoki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I temu służyć ma, o czym mówiłem, dla każdej dzielnicy, również dla tej, przygotowany 3-letni program uzupełnienia infrastruktury komunalnej. I jeżeli w pierwszym roku tej kadencji dogadamy się, że budujemy tyle ulic, tyle chodników i tak dalej, to przed upływem tej kadencji będziecie mogli przyszłą władzę z tego zobowiązania rozliczyć. Teraz proszę o zabranie głosu. Ale pani chcę spytać, czy pan w momencie, kiedy pan zostaje prezydentem miasta Grudziądza, zobowiąże się pan pomóc nam rozwiązać te problemy, które nurtują już to 7 ponad 20 lat? To znaczy się brak dróg, brak kanalizacji w dalszej części. Na ręce pani Ampulskiej przyszła odpowiedź z Urzędu Miasta na pytanie, kiedy dalsza część ulicy Dębowej będzie miała kanalizację. Odpowiedziano nam, że w 2008 roku. Jest 2014, prawie 15. Nadal nie mamy kanalizacji. Więc czy pan pomoże nam rozwiązać te problemy? Tak. Raz jeszcze daniecie państwo, jako mieszkańcy tej dzielnicy, dokładną informację. Co będzie tu zbudowane, jakie ulice, jakie chodniki, gdzie zostanie uzupełniona infrastruktura i to nie będzie odwleczone w czasie na nie wiadomo kiedy, tylko w tej jednej kadencji musi to zostać zrealizowane w ramach tego 3-letniego planu dla tej dzielnicy. I do tego się zobowiązuję. Chodnika podobała się też w większości z nas, ale poruszę mały problem, który obecnie nas dotknął, a może to powinna bardziej kierować pytanie do prezydenta Krajowskiego, ale skoro nie ma, to a pan kandyduje na to stanowisko. Jestem ciekawa, czy znalazłoby się jakieś rozwiązanie odnośnie naszego problemu. A otóż postawiono nas przed faktem dokonanym i postawiono po 50 metrów od domu, dosłownie za naszymi ogrodami, a mieszkamy w tulipanowa lipowa, dosłownie. Słomy, stogi, wręcz bieżące stogu, które mamy już mrówki, to już jest mało powiedziane, myszy. Na pewno będą szczury i będą inne jeszcze gryzonie. Już nie pomówmy, że jak jest już w tej chwili zapach, nie to jest świeża słoma, częściowo przewożona. No a gdzie są stanowiska przeciwpożarowe? Jakie przepisy, gdyby kominy tu przy domostwach tej odległości? Czy jest szansa, żeby to zmienić, żeby zaradzić coś ku temu, żeby to nie było w końcu, to jest miasto. Mieszkamy w mieście, płacimy podatki jak w mieście, a potraktowano nas trochę bardzo prowincjonalnie. Przecież to nie jest wieś, że można, są większe obszary, gdzie można takie miejsca znaleźć, a nie dosłownie pod naszymi oknami. Nie? Nie no, proszę Państwa, do mnie docierają już głosy i z Chryzantemowej i z innych ulic od wielu miesięcy, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy tam mieszkają. Proszę Państwa, myślę, że to składowisko słomy usytuowane w tym miejscu, no to jest jakiś chichot, to jest jakaś kpina po prostu. Ja ile razy tam przyjeżdżam, to nie mogę się nadziwić, że tego typu składowisko funkcjonuje, istnieje w środku miasta. Ja już pomijam te dolegliwości, o których pani mówi, czyli myszy tam i całe inne gryzonie, które się legną, no ale sam ten teren, on jest relatywnie zbyt cenny, żeby przeznaczać go na takie na ten cel, o którym pani mówi, więc powiem jedno, na pewno ja, jeżeli to ode mnie będzie zależało i będę za to miasto odpowiadał, na pewno nie zezwolę na to, aby na tym terenie ten teren był wykorzystywany na cele składowania słomy. Pomijając to, że jest to
dokuczliwe dla mieszkańców. No nie wyobrażam sobie, żeby to składowisko mogło się tam utrzymać. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest, że w mojej ocenie również składowanie tak łatwopalnego materiału w tym miejscu nie ma absolutnie żadnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jak na to patrzą służby za to odpowiedzialne, sam nie rozumiem, ale kiedy zostanę prezydentem, zapewniam, że to też postaram się zrozumieć, dlaczego tak mogło się przez tyle lat dziać. Ten stan rzeczy jest absolutnie nie do utrzymania. Mieliśmy też problem z Urzędu Miasta, przede wszystkim tak jak ta Pani przed chwilą powiedziała, właśnie to byśmy mieli za rewolucją. Ale przede wszystkim muszę podziękować Panu Wiśniewskiemu i powiedzieć mieszkańcom, że Pan Wiśniewski właśnie, kiedy objął prezydenturę, Owczarki uratował przed dużymi opłatami, które mieliśmy opłacać, które on zniósł po pierwsze. Po drugie, bylibyśmy terenem zalewowym do dzisiaj i żeby nie Pan Wiśniewski, bo z nami, jako z ludźmi nie chciała rozmawiać, po prostu w Urzędzie Miasta. Bo my, nie wiem czy jesteśmy szara masa, czy tylko jesteśmy do utrzymania pracowników Urzędu Miasta. Dlatego zwracam się z prośbą, z pytaniem do Pana Wiśniewskiego, czy w ogóle, jeżeli przyjdzie ktokolwiek, będzie miał to wytłumaczone, jak to zrobić, i będzie godnie załatwiony. Nie tak jak my, mieszkańcy Owczarek, chodziliśmy, to Pan Wiśniewski miała być uchwała. W 2006 roku podjęto uchwałę o zalewowym w Owczarkach. Nie jest to prawda. To się minęło z prawdą. Ta uchwała nie była zagłosowana. Ale kto? To naszym obowiązkiem było szukać tych ustaw? Przecież to powinno my miasto wyjaśnić, a miasto tego nie wyjaśniło. Teraz, że podjęto uchwałę, i w 2008 miała być druga uchwała, że Owczarki są zalewowe. Owszem, można by nas było zrobić zalewowym, ale my, mieszkańcy, właśnie my mamy decydować. Z nami się ma spotkać urząd, nam to wytłumaczyć i dopiero tak samo mówię tej pani, że tam z mieszkańcami porozmawiać i odszkodowanie nie. To bym napisała chyba do Strasburga, jeżeli trzeba, to mogę kiedyś Pani pomóc, nawet pomyśli, to załatwiamy. I mieszkańcy decydują, musicie w to uwierzyć, że mieszkańcy decydują. I mimo wszystko robiono nas terenem zalewowym, ale nie jesteśmy, Owczarki nie są terenem zalewowym. Naczelny, generalny dyrektor województwa kujawsko-pomorskiego, pan Andrzej Baranowski, który nam wytłumaczył co i jak. Także nie jesteśmy w ogóle, to jest nieprawda. I jeżeli komukolwiek osa cokolwiek zaleje, pamiętajcie, możecie wystąpić do sądu. Bo dlatego, że i pani Nizioł Jaworska napisała w gazecie, to mam, w gazecie napisała, że nie będzie wał już, bo po prostu wał został przejechany, nie będzie szykowany, bo jesteśmy terenem zalewowym. I tu właśnie każdy powinien pamiętać, nie jesteśmy terenem zalewowym. Jesteśmy tak, to jest, mija się z prawdą urząd i nie ma podstaw, żeby nas zaliczyć do terenów zalewowych. Dlatego też nie ma uchwały, nie ma ustawy i zwracam się tylko do pana prezydenta. A woda była. To mnie nie obchodzi, to niech pan zatrzyma albo postawi jakiś inny kontekst. Obchodzić, że to, że ustawy brak, że czegoś tam brak, żeby nie miało się z prawdą, jak nas poszukiwano. Pan Baca, po prostu mam gazetę, w której napisał, że gdzie indziej zalewowe, gdzie indziej uchwała. Kiedy poszłam prosić o podanie mapy, a nie cieszę, gdzie jest zalewowe, to po prostu była tajemnica. Ja się nie zgodziłam, bo tajemnica, moje osiedle to nie jest tajemnica. Moje osiedle, ja w nim mieszkam i ja decyduję i każdy to musi zrozumieć. My jesteśmy mieszkańcami i nie pozwólmy sobie na to, żeby urząd coś chciał z nami robić.
tak? W momencie, kiedy mogę Państwu pomóc, to moja pomoc mogła się ograniczyć jedynie do tego, że mogłem dotrzeć do pewnych dokumentów, których Urząd Miast nie chciał Państwu udostępnić. No i mogłem zainteresować naszych radnych, żeby wystąpili w waszej sprawie. To rzeczywiście zrobiłem. Tutaj moja zasługa jest w tym wypadku niewielka, ale jeżeli Państwo ją doceniacie, to tym bardziej jest mi przyjemno. Proszę Państwa, może jeśli nie spełnić. Nie mamy wprowadzonych opłat adiacenckich i to było tak. Za sprzedanie działki mieliśmy płacić za wyliczenie działki. Nawet swojemu dziecku mieliśmy płacić 30% od wartości. A za infrastrukturę mieliśmy opłacać 50%. To by były tak wysokie ustalone stawki właśnie opłat adiacenckich. I tylko pan Wiśniewski, chociaż nie był prezydentem, chodził z nami, pomagał nam załatwić. A zaraz panu powiem, przeczytam, jak pomagał nam pan Malinowski. Proszę Państwa, 18 sierpnia w sprawie zorganizowania spotkania dla mieszkańców dzielnicy Owczarek zapraszam Państwa w piątek, 22 października na godzinę 18 do szkoły podstawowej. Proszę Państwa, myśmy tutaj przyszli całą prowadą, było nas bardzo dużo. Pan prezydent w ogóle do nas nie dojechał i prasa ogólnokrajowa tak się o nim wyraziła. Nie wiem, kto podał do prasy ogólnokrajowej. Ja mam tylko jeden wycinek, ale tam w drugiej gazecie było jeszcze inaczej. I tak jest napisane. Prezydent Grudziądza Robert Malinowski zamiast na umówione wcześniej spotkanie z mieszkańcami terenów zalewowych wybrał się do restauracji na też zalewową imprezkę zorganizowane przez lokalny ZKP. Pech chciał, że mieszkańcy go tam wytropili, ale panu prezydentowi o dziwo głupio nie jest. Tak nam pomagał prezydent Malinowski. To dzisiaj w Grudziądzu wspomina ten moment i myślę, że to jest chlubny element historii tego osiedla. Kiedy panie za swoją sprawą przyszły tu, prezydent się nie stawił na spotkanie, na które mieszkańców zaprosił, to pojechały za nim tam, gdzie się bawił. W sumie to jest nie tylko głos, ale jeżdżę taksówką i to jest głos. W sumie to bardzo dużo Grudziądza, ale każdy pyta, czy kiedykolwiek, czy kiedyś, czy w przyszłości, to sami jak łapa. My w Grudziądzach już jeździ do Widzynia, ja sama z chłopakami tam jeżdżę i w sumie powstają markety, nie wiem, może tak mają być, nie znam się na tym, tak strasznie dużo, a żadnego basenu nie mówię, jakiś pinkiak, łaparku, jakiś basen, żeby można było gdzieś iść, bo nie ma w ogóle Grudziądzu. To jest jedna sprawa, która mnie osobiście męczy i też jest głosem pozytywnym Grudziądza. A druga sprawa, może drobniejsza, ale która też osobiście tak trochę denerwuje, bo powstała u nas taka fajna sprawa, to jest Grudnik na sygnalizacji świetlnej ruch Piłsudskiego i Sikorskiego. Super sprawa, jeszcze tak wspomnę, jako to było dobrodziejstwo, nie ma, zniknęło. No ludzie mówią po prostu, że za dużo, za mało zarabiali, bo ludzie się rozsążą, bo nie wiem, co tak jest, ale dlaczego tego nie ma, Jadwiga, bo to była wspaniała sprawa, jedyna w Grudziądzu. Dziękuję za pytania. Być miejscem rozrywek wodnych dla mieszkańców od Bydgoszczy, Torunia, pod Elbląg, pod Iławę, prawda, i tak dalej. Tak to było. Jak Państwo pamiętacie, w 2006 roku była założona spółka Park Wodny. Ta spółka została wyposażona w bardzo solidną kwotę 30 milionów złotych. Na czele tej spółki stał bardzo odpowiedzialny człowiek, który wiele sukcesów w tym mieście odniósł. Do dzisiaj kieruje miejskimi wodociągami pan Krzysztof Dąbrowski. I po wyborach, kiedy przyszła nowa władza, na jednej sesji, kiedy były kłótnie, starczy, nie starczy, bo tak naprawdę my planowaliśmy, że ten akwapark rzędu miał być to akwapark rozmiarów tego, jak jest w Sopocie.
czy to będzie kosztowało 50 milionów, czy 30, ale jeżeli nawet, miałaby to być inwestycja za 50, to jak się ma na początek 30, to się ma bardzo dużo. Ale ostatecznie okazało się, że ogólny koszt tego akwaparku nie przekroczyłby 32-34 milionów złotych, więc praktycznie zostały na to pieniądze. I ten akwapark od roku najdalej 2008 powinien ściągać do Grudziądza dziesiątki i setki tysięcy ludzi. To, że tego nie robi, tego nikt rozsądny zrozumieć nie jest w stanie. Proszę Państwa, Uniejów zaczynał po nas. Uniejów zaczynał po nas. I to, co nas wtedy przypinało, co kazało nam szybko to robić i przygotować te pieniądze, to było to, że takiego obiektu nie było w Bydgoszczy, w Toruniu, w Elblągu, w sporej odległości. To była nasza ogromna szansa. I ta szansa nadal jest, tylko że dzisiaj nie ma tych 30 milionów, które zostały wydane, nie wiadomo na co. Ale myślę, że do tego pomysłu naprawdę warto wrócić, póki nie jest za późno. A kto będzie chodził do tego akwaparku? Panie, będą tu przy... ten akwapark jest po to... Ten akwapark jest też po to, żeby mogli chodzić Grudziądzanie. Ale przede wszystkim, panie, on nie jest po to, żebyśmy my tam łączyli tyłek, tylko żeby do nas setki tysięcy ludzi przyjeżdżały. A my, żebyśmy na tym przede wszystkim zarobili. A dopiero w drugiej kolejności, żebyśmy się w nim pokazali. I tak na to patrzymy. 1,5 miliona rocznie w Uniejowie. I tak na to patrzymy. 1,5 miliona. I tak na to patrzymy. I teraz to jest jedna sprawa, a druga, o którą pani pytała, to było... O czasowierze. Nie no, wie pani, tego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Ja uważam, że to jest świetny wynalazek. Jeździłem po Wrocławiu, no teraz w Toruniu się pojawiło w paru miejscach. Tam praktycznie na każdym skrzyżowaniu i na każdym pasie. Ja uważam, że to bardzo uspokaja ruch. Wprowadza spokój u kierowcy. Bo kierowca, który stoi i wie, że ma 50 czy 60 sekund do zmiany świateł, to on wtedy sobie założy zestaw głośnomówiący, a nie robi tego podczas jazdy, prawda? Tak samo jak jedzie i widzi, że ma 5 sekund do końca zielonego światła, to wbrew temu, co niektórzy twierdzą, on wtedy właśnie nie ciśnie, żeby zdążyć, bo wie, że nie zdąży. Więc zdejmuje tą nogę z gazu, bo wie, że te 5 sekund to pozwoli mu tylko do tego skrzyżowania dojechać. Natomiast ktoś chciał udowodnić, być może z tych powodów, o których pani mówi, że to jest, że to wręcz zwiększa ilość wypadków, co jest, uważam, absolutną bzdurą, na co nie ma żadnych racjonalnych dowodów. I powiem jedno, jeżeli wygram te wybory, to będę zabiegał o to, żeby wszędzie, gdzie jest sygnalizacja świetlna, tego typu liczniki, i to nie na jednym pasie, tylko tam wszędzie, gdzie są potrzebne, się pojawiły. Bo dlaczego zlikwidowano ten jeden? Nie umiem. Bo nie wiem. Spotkanie, ponieważ w ostatnim czasie ruszyła fala protestów, między innymi też w nim uczestniczy. Chodzi o sprawę krematorium na terenie miasta. Chciałbym się dowiedzieć, jak to jest możliwe, żeby, czy w ogóle jest jakaś ustawa na to, że nie wiem, ktoś chce pobudować warsztat przylakierniczy, czy gdzieś na terenie domków zakaz jest, lub ktoś chce ten, ja nie mam nic przeciwko biznesowi, nie każdy się rozwija i tak dalej, tylko że to kurde, no akurat ma to powstać pod moim, no, przy szkole, przy kościele, przy moim domu, no kurde, troszeczkę ten, a mówię, no byłem w mieście, odpowiedzi są takie, nie inne. I tu chciałbym się zapytać, no bo nie wiem, bo czuję taką niemoc, bo no, za chwilę mają być jakieś wnuki, jakieś ten, co ja będę powtarzał, że za oknem dziadka jest akurat komin, bo tam palą ludzi. No troszeczkę to jest dla mnie jakieś niedorzeczne, no, no ktoś, że mnie potraktowano troszeczkę wyczo, byłem na spotkaniu, tak faktem, no, no już nie będę wspominał, że miał być pan prezydent, w standardach nie było, przyzwyczaiłem się do tego, ale jestem też dziwny.
zaczepiony jeszcze jednym czymś takim jak w zeszłym roku na jesieni. Nie wiem, czy Państwo też może, ale akurat mnie spotkało coś takiego, że dodatkowo dostałem do zapłacenia podatek od nieruchomości za coś, co już użytkowałem. Na przykład już nie mówię za lokal handlowy, który prowadzę, że rozbudowa i to zgoda moja, nieznajomość przepisów. Ale mieszkam w domu przy Paderewskiego już 18 lat i w piwnicy miałem za każdą razą zgłaszaną. Nikt za to nie brał opłat, doliczono to z odsetkami. Czy to jest jakiś wykładnik prawny na to, że można na przykład 5 lat wstecz doliczać jakieś podatki i tak dalej, że to jest taka ustawa na to, bo dla mnie to było ogromne. No, mieszkam 18 lat, nikt nie chciał za piwnicę nigdy pieniędzy. Zgłaszam, no przecież muszę mieć piwnicę, żeby pierdło i tak dalej. Nikogo nie pytam, nagle kazano mi to powierzyć. No i się zrobiłem, że przecież jest normalnie już działalności. No, to jest żelazna zasada, jaka powinna być w traktowaniu biznesu, czyli zaufanie do władzy, że władza nie zmieni reguł gry, które dotychczas obowiązywały. Więc jeżeli nawet coś się zmieniło, jeżeli nawet władza doszła do wniosku, że nie brała, a ma prawo brać, no to ja rozumiem, że uświadamia to przede wszystkim obywatelowi i zaczyna jakby to prawo egzekwować od momentu, kiedy sama do tego doszła i kiedy obywatel ma świadomość, że takie są jego zobowiązania. Natomiast cofanie się wstecz, no uważam za zupełnie nie, przede wszystkim nieetyczne. Ale proszę Państwa, to jest pewna praktyka tego kraju pod rządami Platformy Obywatelskiej. Pamiętacie Państwo list jednego z przedsiębiorców i z biznesmenów, który powiedział, napisał do Donalda Tuska, że jesteście gorsi od mafii, ponieważ mafia to żąda zapłaty za tu i teraz, prawda? A wy żądacie zapłaty ileś lat wstecz. I to jest właśnie, to są właśnie te prawdy. Natomiast druga sprawa, o której Pan mówi, mniej może dotycząca owczarek, ale tak naprawdę ona dotyczy wszystkich, to jest kwestia lokalizacji tego krematorium. Ja pomijam już, jak spalanie zwłok to nie jest u nas działalność jak każda inna. Ona jest obarczona również pewnymi jakby przeszkodami natury psychologicznej. W Polsce spalanie zwłok jest obciążone historią, złą tradycją i ludzie mają przed tym opór. I to trzeba też uszanować. To jest jedna rzecz. Ale druga, to jest jeszcze taka, że nie ma, proszę Państwa, procesu spalania, który nie miałby żadnych skutków ubocznych. Takiego spalania nie ma. No po coś ten komin jest i coś tym kominem musi wylatywać. I powiem Państwu, mam doświadczenia, z którymi podzielili się tutaj znajomi, którzy mają tego typu urządzenie, no dużo lepiej zlokalizowane, nie w środku miasta, tak jak u nas, ale w Gdańsku, którzy mówią, że mimo tego, że nie, to nie jest prawo, że to na szybach się odsada, że to widać, że leci na głowy, nie. Ale panujący wokół słodkawy zapach, którego oni, jak twierdzą, nawet w drożdżówce czuć. No czy chcemy sobie coś takiego w środku miasta zafundować? I powiem jedno, jakiekolwiek by przepisy nie były, to zawsze każdy przepis do prowadzenia działalności z jakiegokolwiek powodu uciążliwej, a jest uciążliwa z wielu powodów, również tych natury psychologicznych. Ponieważ prawdą jest, że rzeczywiście powiedzenie, gdzie mieszkasz po drugiej stronie, przy krematorium, albo po drugiej stronie krematorium, to uważam, że obawy ludzi o to, że ich domy w promieniu kilometra czy półtora stracą na wartości, są całkowicie uzasadnione. I uważam, że tak jest. I tu mogę powiedzieć jedno, że polskie prawo jest... Nie. Proszę Państwa, obowiązek konsultacji, jeżeli sprzeciw społeczny będzie zdecydowany, to do krematorium w tym miejscu, zapewniam Was, nie powstanie. A powiem jeszcze jedno słowo, jaka była historia.
Otóż w 2005 roku po raz pierwszy pojawił się pomysł spalania zwłok. To było za mojej kadencji. Przyszedł ktoś, kto chciał to robić i w mieście otrzymał jednoznaczną odpowiedź, że nie dopuścimy, nie zezwolimy na lokalizację tego typu obiektu na terenie miasta. Tam oczywiście było uzasadnienie. Dlaczego? Również dlatego, że absolutnie spalarnia zwłok na terenie Grudziądza nie może się opłacać, jeżeli nie będzie się zwoziło tutaj zwłok do spalenia z promienia co najmniej 150 km. No i wtedy ten uznał, że zrezygnował z tej lokalizacji, z tej inwestycji. Potem się okazało, że już zarządów pana Malinowskiego była próba podejścia do tego problemu, ale tam te kalkulacje, biznesplany, coś się nie chciały zbilansować, a co więcej, z protestem wystąpili mieszkańcy wsi Kobylarka. Mimo, że gęste zaludnienie, zurbanizowanie tego terenu jest zupełnie nieporównywalne z ulicą Paderewskiego. No, przecież to jest tak naprawdę wysoce zurbanizowany środek miasta. I wtedy też do tego nie doszło. Teraz pojawił się pomysł zlokalizowania tego przy ulicy Paderewskiego. Zapewniam jedno. Myślę, że jeżeli będziemy mieszkańcy nie ulegną tu jakby naciskom presji i będą protestowali, to nie ma fizycznej możliwości, żeby taka inwestycja w tym miejscu została przeprowadzona. Było obecne. Więc o co chodzi? Odnosi się takie wrażenie, jakby on za wszelką cenę chciałby przepchnąć tą sprawę. Między innymi pani architekt, pani Czajka powiedziała, że do ustalenia, do podania warunków, do decyzji o warunkach zabudowy będą brane pod uwagę trzy długości, wielokrotność, trzy razy długość działki pana Witkowskiego. Czyli jak państwo odbierzecie sobie w jedną stronę trzy długości, w drugą stronę trzy długości, to niewiele osób będzie stroną w tej sprawie. Więc ja mogę to podpowiedzieć, że odczułem taką chęć ze strony tych urzędników, że oni chcą to jednak zrealizować. Tak? I państwo powinniście się chyba jak najszybciej mocno zorganizować i są tam listy, wiem, że pan Kufesz, pani Kuflowa tam działa w tej sprawie, zbierać, na te listy się wpisywać, podpisać się pod tym protestem, bo to będzie bardzo ważne. Bo jeżeli dojdzie do tego, że pozwolenie na budowę będzie wydane, jeżeli tam ludzie mieszkańcy. Jak to dobrze, że przyszli po razem do głowy pod dnia. Byliśmy na spotkaniu. Ale my byliśmy na tym spotkaniu. Ja mówię artykuł gazety, ale to będzie mnie interesuje. Może. Ale to tylko jest dowód, by protestować i nie godzić się na to, to tej inwestycji się tam zrealizować nie. Dobrze, proszę państwa, chciałam panu prezydentowi przypomnieć, że jeżeli pan zostanie prezydentem przyszłej kadencji, to naprawdę będzie miał pan dużo, dużo problemów, a my wiążemy z paną kandydaturą duże nadzieje. I zacznę od tego, że naprawdę jesteśmy już mieszkańcami Grudziądza około 50 lat, a żyjemy no, gorzej jak na wiosce, bo na żadnej wiosce, jak się teraz jedzie, nie ma takich warunków, jak mamy tu na naszym osiedlu. Są wszędzie chodniki, są wszędzie oświetlenie, jest oświetlenie, a u nas ja tylko podam, proszę państwa, jedną ulicę Dębową. Jest to ulica długości 4 km. Nie ma oświetlenia. Natężenie ruchu jest bardzo duże. Jak ja już pamiętam, to tam było 6 ofiar śmiertelnych i nie ma tam oświetlenia, nie ma chodnika. Dzieci do szkoły, jak idą, a jest śnieg, to po pas uciekają po rowach, żeby nie najechał ich samochód. To ja mówię tylko o jednej ulicy Dębowej, no tam jeszcze chociaż jest ta ulica utwardzona. Ale weźmy te wszystkie boczne ulice, tam są nieoświetlone, nieutwardzone, tam naprawdę jest trudno przejść. I to jest, no nie wiem, czy pan prezydent zobowiąże się i naprawdę, jeżeli wygra wybory, w pierwszej kolejności
weźmie do serca Owczarnik, dzielnicę Owczarnik. Jeszcze może jedno. Panie prezydencie, do tej pory tak naprawdę to, co nam nie dano, to nam zabierano. Bo polikwidowano wszystko, co u nas było. Rynnica Strażacka, ośrodek zdrowia, przedszkole, no wszystko, wszystko nam go zabierano. Wybudowano nam, dzięki naszemu proboszczowi, kaplicę. Ale co? Zwróciłam się do naszych władz Grudziądza, żeby przy tej kaplicy zrobili nam przystanek chociaż warunkowy. Otóż nie. Dostałam odpowiedź. Panie, nam jest 50 metrów do kaplicy, tak? Dobrze, ja panu zaraz powiem, nie jest, proszę pana. Proszę pana, państwa, dostałam taką odpowiedź, że jest ograniczona widoczność, jest to trasa szybkiego ruchu, za mała odległość między przystankami, no i do tego jeszcze trzeba by namalować pasy. Z żadnym z tych argumentów się nie zgodziłam i pisałam podobne pismo, bo tak naprawdę widoczność po naszej kaplicy jest bardzo dobra. Jest tam zajazd dla samochodów. Tam policja często ustawia się i zatrzymuje kierowców. Trasu szybkiego ruchu też nie jest, bo to jest osiedle, w środku osiedla. I nie jest prawdą, że przy tej ulicy nie można ustawiać przystanków, bo za bliska odległość. Nieprawda. Od dworca PKP do kaplicy jest 700 metrów, od kaplicy do szkoły, do przystanku szkoły jest 500 metrów. A są przystanki na tej samej ulicy, przy tej samej ulicy, gdzie jest 300 metrów, 400 metrów. Tam można ustawiać. Ja tylko wiem, że to jest tylko złośliwość pana prezydenta Malinowskiego. Przystankę przy naszej kaplicy, że ludzie od dworca muszą dojechać i później wracają się 500 metrów do kaplicy. To jest naprawdę aż rzekę. To jest tylko... To jest tylko niechęć naszego prezydenta. My od razu walczymy o drogę. Pan prezydent Dawaj 90 był prezydentem w kadencji pierwszej, który ja pamiętam. Ja bym u pana osobiście złożył przedstawicieli naszych działek. Ja to, żeby naszą drogę. Co nam pan powiedział wtedy? Wtedy nam pan powiedział, że nie ma wejścia. Nie ma telefonu, nie ma wody, nie ma kanalizacji, nie ma gazu, nie możemy realizować. Był pan w latach 2002-2004, część już wtedy ubiła i pan nie zrealizował nic. Jak pan nie zapewni naszych mieszkańców, że pan zrealizuje nasze postulaty, które dzisiaj nie są zrealizowane? To szkoda, że nie ma tu pana Malinowskiego, bo byliśmy w latach 2002-2004. Szkoda, że nie ma pana Malinowskiego, do niego się dotyczy. Ale jako przyszły pan prezydent, to może się pan zainteresuje tym i nam odpowie, że w 2010 roku złożyliśmy taki wniosek, podpisamy mieszkańców tych ulic i złożyliśmy petycję do pana prezydenta Sikory, który nam powiedział, że będzie realizowana w 2010-2015, zostanie przyjęta do modernizacji drugich ulic w naszym rejonie. Co się okazało? Byliśmy wczoraj u prezydenta, pan prezydent był nieobecny, zastąpił się jakieś nowe osoby. I co się okazało, że to, co dostali odpowiedź 2010-2015, które było zrealizowane, jest nieodpowiednie, bo było przyjęta klauzula taka w odpowiedzi na pismo nasze, które złożyliśmy, a tylko jedno słówko ma tak duże znaczenie, a ta przeciętliwość pierwotnika może z jego osobą. Ja może zacytuję. W 2010 roku, 28.07, złożyliśmy wniosek o wieloletni plan restrukturyzacji i modernizacji dróg i ulic, który panowie nie żadnej ilości problemów. Odpowiedzi na to pismo otrzymaliśmy tak. W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 28.07.2010 uprzejmie informujemy,
o przebudowę dróg i ulic kościołowych zostaną ustalone, zostaną ujęte w propozycjach. Nie w planach, a w propozycjach, to masz duże znaczenie. Na lata 2010-2015 okazało się, że tych inwestycji w ogóle nie ma w planie na te lata, ani w przyszłym. Tylko nam jeszcze powiedziano to, że jeśli będzie ulica modernizowana Lipowa, to może będziemy w ramach tej modernizacji ulicy, będziemy mieli zrobione te trzy nasze ulice. A jeszcze kiedyś, podpisał to przepraszam. A jeśli mówię poprzednie lata, nie wiem czy pan był już prezydentem, przecież lata 2003-2004, który modernizowali ulicę Paderewskiego. Wtedy nam mówiono, że nasze osiedle to jest 1200 metrów dróg drogi tylko, czyli trzech ulic, że będzie zmodernizowana, jak będzie modernizowana ulica Paderewskiego. Ulica Paderewskiego jest modernizowana, a nasze ulicy dalej tak są. Ja już tu mieszkam 20 lat. I jak tak były drogi, tak są. Tylko co jedno zrobiono za pana kadencji, muszę powiedzieć, chodźmy. Taki pan zrobił metrem szerokości i wylany betonem. Dzisiaj z tego chodnika nie ma nic. Inwestycje jeżdżą, połamane nie ma nic. Dziękuję bardzo. I chciałbym się jeszcze wiedzieć, jak rozpoczynamy się bardzo i na wybory, czy możemy na pana kadencji. W tych latach pan przedstawia, że pan założenie takie, czy nie. Dobra, nie wiem. Dziękuję. Ja rozumiem. Proszę. Na cały obszarka? Ja rozumiem. Czy ulice w całych obszarkach tutaj? Odpowiadam. Ja rozumiem doskonale ludzi, którzy od 40 lat czekają na wykonanie podstawowych inwestycji. Oczywiście był taki moment, o którym zresztą pan wspomina, który no, rzeczywiście wtedy, kiedy teren nie miał podstawowych mediów właściwie w ogóle, no kazał czekać na ich uzupełnienie. Wiadomo, że tak naprawdę od wielu lat ten problem przynajmniej w tej zurbanizowanej części Owczarek jest rozwiązany. I raz jeszcze powtarzam. W ramach tego planu dla Owczarek, który nie będzie dłuższy niż ta kadencja nadchodząca, wszystkie te ulice, które są wyposażone w tą infrastrukturę, dostaną nowe nawierzchnie i dostaną nowe chodniki. I zapewniam Państwa, że ta ulica, która jest standardem, nie ustępuje najlepszym miejskim arteriom. Ona nie była w żadnych planach, nikt jeszcze 3 lata temu nie wiedział, że zostanie pobudowana. Ale jak widać, jakoś się tam znalazł. W związku z tym raz jeszcze powtórzę. Dlatego osiedla w ciągu tej kadencji program uzupełnienia infrastruktury na tych ulicach, w okolicach Lipowej i Dębowej zostanie przyjęty i zrealizowany. Czy ja mówię do pana, że w Owczarkach nagle w tej kadencji, gdyby pan został prezydentem, to wszystko jest możliwe, że pieniążki nie spadną jak manna z nieba. A ja powiem tak pan, prześledziłam budżety na przestrzeni 8 lat, tej prezydentury, która w tej chwili dobiega do końca i zobaczyłam przedziwną prawidłowość, że niektóre dzielnice miasta w Grudziądzu, Owczarki, Tuszewo, w tym gminie w budżecie są omijane. Bo to nie są dzielnice, w których inwestycje będą wykonane i one będą spektakularne. Będą tak widoczne jak w Trójmieściu, w Śródmieściu, jak Rząd, jak lotnisko, jak to tam dalej na górze, Strzemięci. Tam to widać, tam są ogromne skupiska ludzi i tam zrobiona ulica, oświetlenie, ławka, kosz jest widoczna. Natomiast te dzielnice, ten budżet 8 lat skutecznie omija. I teraz pana pytanie, skąd pieniądze? Ano w sensownym ustawieniu priorytetów w budżecie. Jeżeli prezydent, kandydat na prezydenta mówi, że wasze postulaty zostaną wysłuchane i jeżeli nie wszystkie drogi od razu wybudowane, to układanie budżetu w ten sposób jest to w stanie zapewnić i niepotrzebna manna z nieba, niepotrzebne dodatkowe środki. Podam panu jeden przykład. Wydano 13 milionów, 14 tylko na 3 pozycje w roku 2013 i to są pozycje, o których pan nawet nie wie, że były. Wybudowano inkubator
przedsiębiorczości 4 miliony. Zatrudniono tam 25 osób, głównie firm istniejących. Wydano 7 milionów na park miejski. Całe Owczarki miały i ulice, i ławki, i oświetlenie. Rzecz w przesterowaniu środków. Za 6 milionów wędników przy ulicy Walińskiego. Kiedy, proszę Państwa, inwestowanie w biura urzędników to jest na całym świecie cywilizowanym ostatnia rzecz, w którą się inwestuje. W to się inwestuje wtedy, jak już mieszkańcy mają wszystko i niczego im nie brakuje. Tu nagle miasto kupiło za 1 300 000 ruderę od dawnego stowilu. Dziwny trafem. Miasto jak kupuje? To kupuje piekielnie drogo, a jak sprzedaje, to sprzedaje piekielnie tań. Ale kupiło za 1 300 000, wpakowało ponad 5 milionów i dzisiaj mamy kolejny biurowiec dla urzędników. Tak jakby Zarząd Dróg Miejskich, który się mieścił na ulicy Warszawskiej przy wodociągach, no, nie mógł tam mieścić się dalej, zanim nie rozwiążemy innych problemów. To jest jedna uwaga. I kolejna to jest taka, że proszę Państwa, przez te 8 lat przy tej władzy te peryferyjne dzielnice, czyli typu Mniszek i Owczarki, praktycznie nie znajdowały się w ogóle w żadnym jakimś sensownym planie. Podam jeden przykład. Oczywiście Owczarki mogą mieć pretensje, że również za mojej kadencji na przykład więcej dostawał Mniszek niż tutaj. Ale rzeczywiście w Mniszku był realizowany przez kilka lat plan uzupełniania infrastruktury i budowania dróg. Wybudowaliśmy ileś dróg, zostało raptem 1,5 ulicy. Tak, i koniec. Do zamknięcia tego procesu, bo tam właściwie wszystkie ulice zostały pobudowane. I minęło 8 lat i te 1,5 ulicy dalej czeka, żeby je uzupełnić. I to jest dowód na to, jaka logika inwestowania w tym obowiązywała. I oczywiście tej logiki nie będzie. Czas jest na Owczarki. Owczarki dysponują już tą infrastrukturą, która jest potrzebna i w ciągu tej najbliższej kadencji ta infrastruktura miejska musi w tej dzielnicy zostać i zostanie uzupełniona. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie. Usłyszałam właśnie, że jest pytanie, ale może pani radni, jakie są założenia trasy? Usłyszałam, że to bliżej mikrofon, proszę. Myśmy chcieli, żeby ta trasa poprzednia była przywrócona. Dlaczego? Dlatego, że korzystamy z ośrodków zdrowia, to jest tak, no, bo jest i boli, jest szkoła, CKU i te przystanki są nam korzystniejsze niż na przykład trasa, która obecnie na opcji. Ja może tak ja powiem, bo to jest nie tyle, to będzie raz obecne władze logiki, z którą ja szczerze mówiąc, do której mam bardzo dużo wątpliwości i nie wykluczam, że ją zweryfikujemy. Dlaczego? Ona jest oparta na tym, otóż Trójka nie ma wrócić na ulicę Legionów. Ulica Legionów ma zostać całkowicie wyłączona z ruchu autobusowego, czyli całość ruchu ma się odbywać tak jak dzisiaj. Natomiast całość tego potoki pasażerów mają przejąć tramwaje. A z tymi ulicami, na przykład jak na jednym jest autobus, to jedyny środek pomocy publicznej w którym będzie robił jeszcze mieszkańcy. Znaczy być może wie pani, tego nie powiem, natomiast wydaje mi się, że ulica Jagiełły będzie przecinana, ona przecina to w jednym miejscu w zasadzie ulicę Regionów i biegnie do góry. Być może to zostanie utrzymane, ale ja myślę, że sam pomysł też trzeba przemyśleć i być może wrócić jednak do tego, żeby przejść tego potoku, głównie tego, który właśnie przywozi do Grudziądza ludzi z Owczarek i z kierunku Świerdocina, żeby jednak te autobusy przynajmniej wjeżdżały do Grudziądza ulicą Legion. Więc to trzeba rozważyć i nad tym się zastanowić, bo byłoby to uzasadnione. Jeżeli natomiast się okaże, że z jakichś powodów jest to niemożliwe,
to chciałbym przynajmniej złożyć taką deklarację, że ten sam bilet, który obsługuje dowóz pasażerów z Owczarek i od strony Świerkocina do pętli tramwajowej w Tarnowie, ten sam bilet będzie również obsługiwał tramwaj. Czyli nawet na tym samym bilecie będzie można dalej wjeżdżać w mieście, jeżeli się okaże, że z jakichś powodów powrót do takiej koncepcji, aby przynajmniej te autobusy typu trójka, piątka, szóstka, które przyjeżdżają z tych terenów, mogły wjechać do miasta ulicą Regionów i nie zjeżdżały na dół do ulicy Piłsudskiego. Jeżeli by to się okazało niemożliwe, będzie konieczność przesiadki, ale będziecie jeździć w ramach tego samego biletu tą linią tramwajową aż do... Ja jeszcze może na zakończenie takie podsumowanie, bo muszę Państwu powiedzieć, Alicja Szulc, może wpierw powinnaś się przedstawić, reprezentuje dzielnicę Tuszewo i wiadomo, że Grudziądz musi mieć prezydenta. Naprawdę proszę Państwa, żebyście dokonali dobrego wyboru, bo przez dwie kadencje obecnej władzy myślę, że dużo się w zakresie infrastruktury działo. Grudziądz pięknieje, ale mieszkańcom się żyje chyba gorzej. I muszę powiedzieć, że duże zasługi i duże podziękowanie mogę skierować jeszcze raz, kolejny raz panu Andrzejowi Wiśniewskiemu, bo dla naszej dzielnicy zrobił bardzo dużo, ale to tylko z tego względu, że my jako dzielnica jesteśmy bardzo aktywni i zapraszam Państwa do dużej aktywności. Tutaj widzę osoby, pani Kaczmarek, tutaj panie, tu pani Ampulska. Zaufajcie tym osobom, bo one nigdy was nie zdradzą. Zaufajcie, naprawdę zaufajcie i... Emerytury też dostaną? Proszę? Podwyżki emerytury też dostaną? Nie, ale to nie zależy od... Ale mnie się pan spodziewa? No, to Tuska. Proszę pana, ja myślę, że naprawdę wśród kandydatów... Ja odniosłam takie wrażenie, to jest... Proszę pana, ani PiS-u, ani jeżeli pan Andrzej Wiśniewski chciał się spotkać i przez całą swoją kadencję spotykał się rokrocznie z wszystkimi mieszkańcami każdej dzielnicy, a pan Malinowski zaczął w pierwszym roku swojej kadencji, czyli tej pierwszej, spotykać się, a później było tyle roszczeń, tyle burzliwych spotkań, tak dużo, że dzisiaj też jest dowodem to, że został zaproszony w sposób bardzo, bardzo kulturalny, dyplomatyczny, tak jak się zaprasza prezydenta obecnego i jak nas potraktował. Ja zostawiam Państwa z tym pytaniem. Ale jak się nie działo? Bardzo dużo się działo. Bo Grudziądz dalej jest bez roboty. Teraz jest. Na następnej kadencji pan coś zrobi?